Nowoczesne systemy grzewcze w Kraśniku, Hurtimex. Technika grzewcza i sanitarna. Autoryzowany partner Buderus Watt. Wyżnianka 32. Szanowni Państwo, było już słonko Kraśnika, zniknęło gdzieś za chmurami, ślad po nim zaginął. Teraz jest miłościwie nam panujący uzdrowiciel pierwszy. Ale ogromnymi krokami zbliżają się wybory samorządowe i ja chcę zostać burmistrzem. Wierzę, że Państwo chętnie oddadzą na mnie swoje głosy z jednego bardzo ważnego powodu. Ja Państwa nie oszukam, ponieważ niczego nie będę obiecywać. Jaśnie panujący burmistrz przed wyborami obiecywał Złote Góry. I co? Nie ma nawet pagórków. Ja nauczony jego postępowaniem nie będę już powtarzać obiecanek, że będzie inaczej, że będzie lepiej, że zostanie uzdrowione miasto i tym podobne dyrdymały. Bo nie będzie ani lepiej, ani inaczej. Proszę na to nie liczyć z prostej przyczyny. Burmistrz ma być, ale kto powiedział, że ma coś robić? Ci, którzy uwierzyli, że uzdrowiciel ukróci korupcję, że za jego przyczyną powstaną nowe miejsca pracy, młodzież zawsze znajdzie miejsce dla siebie zgodnie z wykształceniem, są, mówiąc delikatnie, rozgoryczeni. Jak zostanę burmistrzem, chętnie z nimi porozmawiam, wiedząc z góry, że niczego im nie załatwię. Ale żeby znowu nie wyszła na kogoś, kto nic nie robi, będę kontynuować poczynania burmistrza uzdrowiciela. Więc w pierwszej kolejności pozwalniam wszystkich, którzy jeszcze pracują na podległych burmistrzowi stanowiskach, a są z Kraśnika. Zatrudnię swojaków z innych miast. Niech wszyscy wiedzą, kto tu rządzi. Prezesom i dyrektorom, którzy za duże pieniądze uprzykrzają życie mieszkańców, na przykład coraz to nowymi podwyżkami, zostawię wolną rękę w sprawie zatrudnienia. Obojętny, czy delikwent coś potrafi, czy nie, aby wspierał prezesa i spółkę. Aha, tak dużo mówi się o oszczędności, więc nie będzie wycinać się trawy na chodnikach. Niech się rozrasta. Będzie ekologicznie i zielono. Każe zrobić jak najwięcej parkingów, oczywiście zamykanych, żeby samochody ich nie dewastowały. Nieprzydatne, ale ładnie wyglądają. Na kierownicze stanowiska posadzę ludzi, którzy już siedzieli. Mają wprawę w robieniu przekrętów i wiedzą, jak się z nich wymotać. Mogą się przydać przy końcu kadencji. Każę spuścić wodę z zalewu, ponieważ łabędzie pływają niezgodnie z przepisami, płosząc mniejsze ptactwo. Tylko bijakiem można nauczyć ich dyscypliny. Ale to na suchym gruncie. Mam jeszcze jeden pomysł. Zatrudnię jako czarodzieja magika burmistrza Czugaja. On potrafi wyczarować z niczego coś, chociaż wirtualnie, ale jakże przekonywująco. Wybierzcie mnie, a obiecuję, że będzie tylko obiecanka i na więcej proszę nie liczyć. Z poważaniem, Bożena Kręgiel.